Witajcie, moi drodzy słuchacze. Ja nazywam się Shinobi, a dzisiaj specjalnie dla Was porozmawiamy o ACTA 2. Wielu ludzi ma problem z tym, że Unia Europejska przegłosowała akt 11 i 13, potocznie zwanym ACTA 2. Wchodząc na Wikipedię, widzimy komunikat, że dnia 5 lipca Unia Europejska przegłosowała jakiś akt. Co najzabawniejsze, mamy dopiero 4 lipca, jak udostępniam ten filmik, a nagrywam dość wcześniej, więc wiemy, że już planowo Unia Europejska zrobi wszystko, żeby ta ustawa przeszła. Według mnie jest to pomysł kapitalistów, żeby się wzbogacić na nas, biednych. Wiemy dobrze, że to nie chodzi głównie o cenzurę, tak jak mówią ci prawicowe media, tylko bardziej chodzi o to, żeby zarobić na nas jeszcze więcej. Coraz gorszą żywność mamy, coraz gorsze rzeczy, ubrania, lekarze. Słyszałem ponoć, że nawet niektórym przepisują po 2 antybiotyki na chorobę. Ale wróćmy do ACTA 2. Według mnie to jest głównie pomysł dla zarobku dużych firm od nas. Nic więcej. Nie zależy im na cenzury, bo wiemy jedno, że Unia Europejska działa dla pieniędzy, a nie dla dobra Polaków. Shinobi, daj lajka, daj suba.